XX i XXI wieku to ogromny postęp w poznawaniu kanału Elbląskiego. Wydarzenia tych lat spowodowały, że wokół kanału powstało szereg inicjatyw. Stowarzyszeń, samorządów, lokalnych grup działania, lokalnych organizacji turystycznych. Wszystkie one wydawały pewne publikacje, organizowały imprezy, które były obarczone błędami. Błędami wynikającymi z braku należytej, rzetelnej wiedzy. Odpowiedzią na to szerokie zapotrzebowanie były działania trzech autorów. Stanisława Januszewskiego, Ryszarda Kowalskiego i Cezarego Wawrzyńskiego. Autorzy ci wykonali tytaniczną pracę. Dali zainteresowanym pełne kompendium wiedzy o kanale i jego twórcach. Jednocześnie stworzyli nowy, nieznany dotąd standard narracji o kanale. Przy okazji wielkiej rewitalizacji kanału Elbląskiego w latach 2012-2015 ujawnione zostały dokumenty zalegające dotychczas w archiwach. Dokonano digitalizacji dzienników Sztenkę, jego prywatnej korespondencji, wielu rysunków oraz wycinków prasowych z czasu budowy kanału. Jako jeden z efektów rewitalizacji miał powstać nowy budynek, stylizowany na chatę podcieniową, z przeznaczeniem na Izbę Historii kanału Elbląskiego. W 2014 roku o kanale wiedzieliśmy już bardzo dużo, a o jego twórcy Sztenkę, no cóż, nadal niewiele. Znane były pewne fakty biograficzne, jak się wkrótce okazało, niekompletne. Znaliśmy miejsca jego pobytu, ale wizerunek wciąż był nieznany. Nie wiedzieliśmy nawet, jakie był postury. Nie mieliśmy jakichkolwiek informacji dotyczących jego wyglądu. Znane były co prawda wzmianki o sesjach fotograficznych z udziałem Sztenkę, ale ich wyniki były niedostępne. Zaginione. Na początku 2014 roku nasze stowarzyszenie ogłosiło konkurs plastyczny na portret Georga Jakoba Sztenkę jako obraz olejny na płótnie 100 na 70 cm w technice XIX-wiecznego realizmu. Do konkursu zgłosiło się 12 twórców, ale swoje prace przedstawiło tylko 7. Jury pod przewodnictwem profesora Andrzeja Sadowskiego z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych dokonało wyboru. A oto i one. Adam Chmielewski, Agata Topolewska, Joanna Dłużniewska, Jagoda Szymańska, Paulina Taranek, Tomasz Jagiełło, Rozalia Nowak. Twórcy oczywiście nie wymyślili prezentowanych postaci, wzorowali się na krewnych lub znajomych, jedynie stylizując ich w realiach XIX wieku. Zwycięski obraz możemy podziwiać dziś w sali kinowej Izby Historii kanału Elbląskiego. No cóż, byli tacy, którzy zarzucali nam fałszowanie danych, tak jak kiedyś Sztenkę przedstawiano jako Holendra, my postawiliśmy w domenach publicznych fałszywy wizerunek Sztenki. Od początku jednak mówiliśmy, że konkurs jego zwycięzcy to jedynie wizja artystyczna, bo prawdziwy cel konkursu był zupełnie inny i ten cel osiągnęliśmy w zupełności. Zainicjowaliśmy niespotykaną do tej pory kwerendę archiwów, nie tylko polskich i niemieckich. Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Na tylnej wewnętrznej okładce książki Ryszarda Kowalskiego i Cezarego Wawrzyńskiego 100 lat żeglugi pasażerskiej widzimy fotografię. Fotografię sepia, która przedstawia zbocze
pochylni Buczyniec. Na fotografii widzimy statek i grupę ludzi. W tym czasie nie były znane okoliczności powstania tej fotografii. Nie wiedzieliśmy również, kim są przedstawieni na fotografii ludzie. Wkrótce Ryszard Kowalski odnalazł źródło tej fotografii. W 1863 roku elbląski księgarz i wydawca Leon Sanier oferował swojej księgarni 7 różnorodnych fotografii przedstawiających pochylnię Buczyniec, w tym tę wcześniej pokazaną na okładce. Na szczęście fotografie zachowały się w jednej z niemieckich bibliotek i dawny mieszkaniec Ostródy Georg Freywald podarował Ryszardowi Kowalskiemu kopię tych fotografii. Ich autorem jest elbląski fotograf Leopold Dietz. Omawiane fotografie opublikowaliśmy z odpowiednim opisem na rewersie mapy narysowanej przez Sztenkę odnalezionej w bibliotece w Bydgoszczy. Na każdej fotografii widzimy kilka osób, a na 3 znajduje się ten sam mężczyzna. Przypatrzmy się im dokładnie. Wykonano je w 1863 roku, czyli wkrótce po uruchomieniu pochylni. Fotografie nie są przypadkowe i prezentują ważne miejsca i fazy ruchu pochylni, a takiej wiedzy nie miał z całą pewnością elbląski fotograf. Któż więc oprowadzał go po pochylni? Wówczas po raz pierwszy zrodziło się podejrzenie, że mógł być nim widoczny na fotografiach mężczyzna w kaszkiecie, prawdopodobnie Georg Jakob Sztenk. Okoliczności nie dawały jednak pewności co do osoby, a rozmiar postaci i jakość zdjęć co do jego wyglądu. W 1865 roku oficyna Neumann Hartmann z Elbląga wydała album z 8-stronicowym tekstem autorstwa Georga Jakoba Sztenkę i znanymi już 7 fotografiami. Jeden z egzemplarzy Sztenkę podarował austriackiemu Związkowi Inżynierów i Architektów, którego był członkiem. Ten egzemplarz figurował w katalogu Biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Uniwersytet zapytany o tę pozycję potwierdził jej posiadanie, lecz odmówił odszukania jej w swoich zasobach z powodu braków kadrowych. Po zamieszczeniu takiej informacji na stronie Navikuli biblioteka ostatecznie album przesłała, prosząc o sprostowanie informacji. Przesłany tekst pozwolił na wydanie reprintu albumu w wersji polsko-niemieckiej. A fotografie dobrej jakości ponownie rozbudziły nadzieję, że to właśnie on, Georg Jakob Sztenkę, widnieje na tych fotografiach. W trakcie przygotowywania albumu zdarzyło się jednak coś, co dało nam pewność. Oddajmy teraz głos dr Joannie Szkolnickiej, adiunkt do spraw historii najnowszej Elbląskiego Muzeum. Odkrycie wizerunku inżyniera Georga Sztenkę, co do którego przypuszczano, że takowy w ogóle nie istnieje, można nazwać dziełem przypadku, w tym sensie, że nie było ono celem kwerendy. Celem kwerendy było inne zagadnienie, mianowicie zgromadzenie materiałów do rozprawy doktorskiej na temat niemieckich towarzystw kulturalnych i naukowych, czynnych w Elblągu w latach 1772 do 1945. Źródła do takiego zagadnienia znajdują się m.in. w Archiwum Państwowym w Gdańsku. M.in. znajduje się tam cały zespół poświęcony założonemu w 1828 roku Towarzystwu Przemysłowemu. Kwerenda ujawniła również szereg druków okolicznościowych dotyczących tegoż towarzystwa, znajdujących się właśnie we wspomnianym archiwum. M.in. znajduje się tam druk wydane na okoliczność jubileuszu 75-lecia tego towarzystwa, które przypadało w 1903 roku. Strona tytułowa tego druku zawiera, jest to właśnie odzwierciedlona na tej książce, zawiera ona fotografie
stylizowane, ułożone w stylizowany sposób nad wizerunkiem siedziby towarzystwa fotografie prominentnych członków oraz przewodniczących tegoż towarzystwa na przestrzeni dziejów. I znajduje się tu m.in. również fotografia Georga Stenke, bardzo, bardzo niewielkim rozmiarze, podobnie jak wszystkich innych. Stenke nie znajduje się tutaj bynajmniej przypadkowo, ponieważ był on członkiem towarzystwa, nie tylko członkiem, był również przewodniczącym elbląskiego towarzystwa przemysłowego i to co najmniej dwukrotnie, w latach 1835-1837 oraz 1841-1844. W 2017 roku w nakładzie 150 egzemplarzy ukazała się książka pod tytułem Elbląskie Towarzystwa Kulturalne i Naukowe w latach 1772-1945, będąca reminiscencją rozprawy doktorskiej Joanny Szkolnickiej. Jeden z egzemplarzy autorka 9 października 2018 roku podarowała elbląskiemu przewodnikowi Lechowi Słodownikowi, który odłożył tę książkę na półkę. 28 listopada przy porannej kawie sięgnął ponownie po tę książkę z lupą w ręku i ogłosił światu sensacyjną wiadomość. Mamy wizerunek Stenke. Tłumaczenie tekstu albumu Stenke było już gotowe. Kończyliśmy przypisy wyjaśniające zawiłości techniczne. W tym momencie nie było wątpliwości, co znajdzie się na okładce tego wydawnictwa. Oczywiście Stenke. Na podstawie analizy wszystkich dostępnych wizerunków Stenke Adam Chmielewski, twórca zwycięskiego portretu z konkursu, podjął się wykonania portretu ujawniającego prawdziwy wizerunek Georga Stenke, który uzupełnił moje zbiory. Pragnę serdecznie w tym miejscu podziękować Ryszardowi Kowalskiemu, który uczestniczył w pracach na wszystkich etapach procesu ujawniania wizerunku Stenke. Pragnę to podkreślić. To był proces, a nie pojedynczy incydent z lupą w ręku. Proces, w którym kolejno dzięki działaniom Ryszarda ujawnialiśmy elementy tej układanki. Początkowo niepewnością, później ją uzyskiwaliśmy, aż wreszcie udało się odnaleźć ten prawdziwy. Myślę, że dzięki staraniom regionalistów uda nam się odnaleźć jeszcze nie jeden akt historii, jeszcze nie jedną notatkę biograficzną, a może dotrzemy do tych najciekawszych wizerunków Stenke z sesji, którą w rezydencji w Czulpie wykonał elbląski fotograf Leopold Dietz. Tę opowieść rozpocząłem od klasycznego tercetu Januszewski, Wawrzyński, Kowalski i tym samym chciałbym zakończyć. Serdecznie polecam wznowienie pracy kanał Elbląski pod redakcją Stanisława Januszewskiego. Wydanie drugie, bardzo poprawione, bardzo uzupełnione. Polecam szczególnie wizerunek Stenke tym, którzy chcieliby go mieć na własność. Ta książka to kolejna potężna dawka wiedzy.